Pan, panie Moczarski, i tak pójdzie do ziemi. Przez 6 lat i 3 miesiące nie wypuszczano mnie z celi na spacer. Sąd jest na nasze usługi. Przez 4,5 roku nie miałem najmniejszego kontaktu ze światem zewnętrznym. Gdy my tutaj postawiliśmy na panu krzyżyk, to sąd musi dać panu taki sam krzyżyk. W czasie rozprawy na sali byli śledczy, którzy wcześniej mnie torturowali. Czy jest pan winien, czy nie? Kapitan Armii Krajowej Kazimierz Moczarski przeżył piekielne śledztwo i 11 lat komunistycznego więzienia. Skazany na karę śmierci, przez 255 dni osadzony w jednej celi z likwidatorem warszawskiego getta, generałem SS Jürgenem Stropem. Został uniewinniony i zrehabilitowany w 1956 roku. Jego książka Rozmowy z katem weszła do kanonu współczesnej literatury światowej. Pamiętaj o nim.